Rozpoczynamy więc Adwent. A cała liturgia pierwszej niedzieli Adwentu zachęca nas do tego, abyśmy czuwali i nie przegapili tego, że Pan Bóg do nas przychodzi. Dwie ważne sprawy w związku z tym przychodzeniem Pana Boga chce nam uświadomić Bóg przez swoje słowo i Kościół w swojej liturgii na samym początku Adwentu, wzywając nas jednocześnie czuwajcie. Czuwajcie i nie przegapcie Pana Boga, który przychodzi. Po pierwsze, Ewangelia nam mówi, Pan Bóg przyjdzie w chwili, której się nie domyślacie. To jakby przypomnienie nam, że logika Pana Boga czasami wymyka się naszemu myśleniu. Że często jest tak, iż myślimy inaczej niż Pan Bóg rzeczywiście działa. Że się nie domyślamy. I druga rzecz, o której chcę nam przypomnieć liturgia tej pierwszej niedzieli Adwentu, który tak czy inaczej już jest jakimś wkroczeniem przez nas na drogę, gdzie na końcu świta prawda o wcieleniu Pana Boga, o tym, że dla nas i dla naszego zbawienia Syn Boży stał się człowiekiem. Ta prawda, którą chce nam Słowo Boże przypomnieć, to to, że Bóg ma jeden konkretny sposób przychodzenia do nas. Także w tej Ewangelii, którą odczytujemy w pierwszą niedzielę Adwentu, już się to jawi, kiedy jest powiedziane, że w chwili, której się nie domyślamy, Syn Człowieczy przyjdzie. Rzeczywiście Bóg, który przychodzi, jest Synem Człowieczym. Bóg dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Bóg przychodzi w człowieku. Bóg, który do nas przychodzi, jest drugim człowiekiem, który staje naprzeciwko nas. No i może warto dzisiaj sobie tak pomyśleć, ile razy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, rok temu nie domyślaliśmy się, że Pan Bóg przychodzi. Ile razy nie domyślaliśmy się, że Pan Bóg przychodzi wtedy, gdy naprzeciwko nas stawał drugi człowiek, ten najbliższy, żona, mąż, dziecko, ojciec, matka, przyjaciel, kolega, współpracownik z pracy. Ile razy nie domyślaliśmy się, że Pan Bóg przychodzi, kiedy spotykaliśmy na ulicy człowieka żebrzącego, bezdomnego, skrzywdzonego, smutnego, a może takiego, który działał nam na nerwy swoim zachowaniem. Ile razy nie domyślaliśmy się, że Pan Bóg przychodzi w człowieku, który ma inne poglądy, który jest uchodźcą, który ma inny kolor skóry, który jest innego wyznania. Ile razy nie domyślaliśmy się, że Pan Bóg chce do nas przyjść w człowieku, z którym się pokłóciliśmy i którego skrzywdziliśmy. Ale Adwent dopiero rozpoczynamy i jutro też jest dzień. Jutro też Pan Bóg do nas przyjdzie. Spróbujmy się domyślić, że przychodzi wtedy, kiedy staje naprzeciwko nas drugi człowiek. Amen.